Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Totally Accurate Battle Simulator, czyli mega super symulator bitwy. No jak widzicie, dzisiaj będziemy kontynuować tutaj powstrzymywanie mass hord przeciwników na kolejnych poziomach rozgrywki. Pisaliście coś, że do 10 poziomu będą jakieś tam normalne bitwy, a później będzie jakiś boss, także może dzisiaj uda nam się doprowadzić do walki z bossem. Oczywiście tutaj też czytając resztę komentarzy można było inne rzeczy się dowiedzieć, jak chociażby ulubiona wasza taktyka, czyli żeby po prostu wrzucić sobie tarczowników, a za nich dupnąć włóczników, czyli tak sobie zrobimy, tak jak chcieliście. Ja się do tego też odnosiłem w komentarzach, że na dobrą sprawę są problemy, jeżeli chodzi o wypuszczanie przez nich broni, ale pisaliście, że ogólnie tak się wypuszczają. Próbowaliśmy tę taktykę, to jest chyba jedna z najłatwiejszych taktyk, jeżeli o to chodzi. Także zrobimy to w ten sposób. No to super, go ustawiłem. Ale spróbujemy w ten sposób oczywiście. No i okej, mamy bitwę. Nasi włócznicy i tarczownicy na tarczowników i mieczników. Czuję, że miecznicy zostaną tutaj... Raczej miecznicy powinni to wygrać moim zdaniem, ale zobaczymy, może się miło zaskoczę. Pisaliście na przykład o tych rydwanach, że dwa są mnie niepotrzebne, bo już się wtedy blokują czy coś, ale ostatnio na live, kiedy graliśmy właśnie sobie w Totally Accurate Battle Simulator, powiem wam szczerze powiedziawszy, że dwa rydwany robiły jednak robotę w porównaniu do jednego. Okej, tutaj mają tych mieczników. Teoretycznie tu by było coś fajnego, taką, nie wiem, właśnie jakąś balistę dupnąć czy coś może. Okej, spróbujemy to zagrać na dwie balisty w takim razie. I poucherów trochę tutaj wrzucimy, niech sobie stoją, proszę bardzo. Spróbujemy to w ten sposób zrobić, może te balisty rozgromią tutaj troszeczkę tych tarczowników. Patrzcie, oni też mają to fajne ustawienie, oni mają to samo ustawienie co ja miałem przed chwilą, tylko że z tyłu mają ustawionych po prostu footmanów. To nie jest złe ustawienie, bo balisty ładnie wyniszczają tarcze. Tylko później, żeby jeszcze poucherzy przetrwali do tego momentu. Ale patrzcie, zrobiliśmy chyba to. Został jeden tarczownik, te dwie balisty rozwaliły szybciutko tarczowników, jak widzicie. Czyli to dobrze zrobiłem, też mówiliście właśnie, żeby zostawiać balisty po bokach. Także ja się tutaj będę troszeczkę do tych waszych, powiedzmy, porad stosował. Oczywiście, jeżeli ten odcinek wam się spodoba, jak i cała seria, możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz na przykład zarejestrować się z linku referencyjnego, który w opisie pod filmem się znajduje. Także ja sobie teraz wypuszczę tutaj jakiś rydwanik. Wiecie, pierwsza runda to ja się muszę w ogóle dowiedzieć o co chodzi. Także tutaj tak, gdzie ja to kliknąłem? Tutaj? Nie, tutaj muszę kliknąć, dobra, ustawimy sobie troszeczkę jeszcze do dołu. No i dobra, no wypuścimy za nimi właśnie tych włóczników. No i może jeszcze jakichś łuczników tutaj, aha, do dwóch, no super. No to nie, dwóch to mi się nie opłaca. To już lepiej tarczę wrzucić po prostu i jeszcze jednego Spearmana tutaj. No i jeden, który będzie sobie gdzieś tam z tyłu szedł. Testowaliśmy formację żółwia, tak? Bodajże tą rzymskich legionistów, ale ona kompletnie nie zadziałała właśnie. W sensie oni tracili broń, oni się bagowali na sobie tutaj i to było troszeczkę słabe, że niby był ten taki fajny kwadracik czy coś ustawiony, ale oni się szybko dupili. Okej, to mają fajną taktykę przeciwko tarczownikom, mają dwie armaty. Mają czterech łuczników z długimi łukami, czyli będą na daleko rzucać. No i na początku tarczownicy z footmanami. W takim razie to będzie problem, tu będzie trzeba inaczej to zagrać. Może właśnie na dwa rydwany jakieś, czy coś takiego spróbujemy zrobić. Oczywiście, jeżeli macie jakieś swoje bitwy, czy taktyki, które chcielibyście, żebym tutaj zastosował przy kolejnych odcinkach, dawajcie ludzie znać, bo ja właśnie będę z tego korzystał bardzo chętnie. Okej, proszę bardzo, szczególnie, że ta gra jest otwarta. Oczywiście, jeszcze, że nie przypomniałem, to do alfy w dalszym ciągu możecie się zapisywać.
Aczkolwiek co do zapisywania się do Alfy, to tak jak już wspominałem, nie jest powiedziane, że zostaniecie przyjęci od razu, także nie nastawiajcie się na to, że na pewno dostaniecie ten klucz. Możecie go dostać, a możecie go nie dostać. Okej, te armaty w ogóle sobie wyskoczyły. Dobra, spróbujemy na balisty. Barbarzyńców wysłałem tylko po to, żeby oni po prostu zrobili tutaj jakiś sztuczny tłum. No i ten tłum jest troszeczkę już zniszczony chyba. Balista niestety zniszczyła naszych. Armata ma ten plus w porównaniu do balisty, że bardzo łatwo takiej armatce jest trafić w balistę często. Ale trafiła nasza balista tym razem w armatę, dziękuję bardzo. I drugą armatę. Ale armata, patrzcie, i to jest to, armata dalej leci. Okej, super, została balista na jednego tarczownika. No i dziękuję bardzo, balisty są po prostu przekozackie. Okej, nie no, ta gra naprawdę mi się spodobała. Wam się też podoba, co jest jeszcze lepsze, dlatego są dwa odcinki w tygodniu, a nie jeden. Jeszcze jest takie pytanie do was, bo podesłaliście ostatnio na fanpage'a grę, która teraz chyba youtuberzy ją zaczęli też polscy nawet nagrywać, Guts and Glory, która jest na Greenlight'cie aktualnie dostępna i można ją po prostu za darmo sobie ściągnąć. Ale ona jest strasznie krwawa i zastanawiałem się, czy chcielibyście ją zobaczyć. Ja w nią chwilę pograłem, była fajna oczywiście, ale zaraz ktoś mi powie: ale jak możesz taką krwawą grę, kurde, dawać, halo, co to jest? Na policję zadzwonimy, dobra, barbarzyńców wyślemy, tak jak mówiłem, formacja, w ogóle formację Denis robiliśmy ostatnio na live'ie, to też polecam. Ło! Mają same, patrzcie na to, same rydwany, zjadą mnie samymi rydwanami za chwilę. Okej, byle ta jedna balista przetrwała i potrafiła zniszczyć. W ogóle my mamy jeden rydwan, tam jest jeden nasz cały czas. Patrzcie, ta balista, ona będzie robić robotę, myślę. Ładnie się tutaj schowała, byle zniszczyć ten rydwanik przeciwnej drużyny. Mój rydwan cały czas jeździ. Okej. Dobra, dawaj, droga. W ogóle miecz w ogóle spadł z dupy tutaj, miecz. Okej. Super. Traf, traf, traf. Świetnie, balisty, balisty wygrywają mecze po prostu, ludzie, naprawdę. Dawaliście też te ciekawe gry z takim jakby królem. Nie wiem, czy to ostatnio testowałem, czy nie, chyba na live'ie to robiłem. Właśnie, że można ustawić jakiegoś wieśniaka gdzieś tam z tyłu, że jakiś jakby król i że król zginie, to przegrywa dana drużyna. No to też jest ciekawa opcja. Okej, 3000 kasy w tym momencie, czyli balista, balista, na gdzieś tutaj po bokach oczywiście. Jeden z przodu rydwan, rydwan naprawdę robi robotę, on rozbija po prostu szyk. Katapulta jest taka słaba dosyć. Może shieldmenów w końcu wyślemy, skoro mamy więcej pieniążków. Ustawimy tutaj może 6-7. Dobra, spearmeni za nimi oczywiście. No ale to mówię, no to jest taka kurczę łatwa taktyka w sumie. Dobra, po 70 to może jeszcze jakąś linię tutaj łuczników. I tutaj jeszcze 5 wieśniaków jakichś niech idzie sobie z tej strony. Albo nawet 2 niech idzie z tej strony. Kurde, zobaczymy co to będzie. Patrzcie, okej, mają mieczników. O Jezu, co się dzieje? Mają mieczników, mają włóczników, mają 3 balisty. O kurde, te balisty będą ciąć. Te balisty będą ciąć naszych tutaj. Mamy niby z longbowami łuczników, a oni zostaną jedną balistą rozbici za chwilę. Patrzcie co tu się dzieje, dokładnie o tym mówiłem. Nasze balisty muszą zniszczyć szybciej. Tutaj powiem wam szczerze, że tutaj się rydwany przydadzą. Rydwany, które będą potrafiły szybko dojechać do ich balist. Ja chyba zrobię tak, że wezmę 2 balisty. No i oprócz tego zainwestuję w rydwany. No patrzcie, teraz zostaliśmy właśnie głównie na 3 balisty i 2 balisty. I tutaj jeszcze jeden włócznik idzie. No już nie. Czy one nie mają do siebie zasięgu nawet? Mam takie dziwne wrażenie. No i jeszcze ten włócznik tutaj pobił. Także ten włócznik jeszcze zrobił robotę. No patrzcie, jeden włócznik został. Ostatni mohikanin, kurczę, na placu boju. No balisty do siebie nie dolatują nawet na tę odległość. Ale spróbujemy to zrobić inaczej. Weźmiemy sobie balisty. Oczywiście rozstawimy je tutaj na bokach, żeby nie było. No i weźmiemy sobie tak. Weźmiemy sobie wyjeżdżającego gdzieś stąd. Stąd. Boże, nie wiadomo gdzie to dokładnie kliknąć. Tutaj.
No i oprócz tego spróbujemy gdzieś jakichś barbarzyńców jeszcze umieścić, którzy będą gdzieś sobie stąd iść, stąd sobie iść. No i może jakiś poucherów z przodu. Z pięciu. No dobra, spróbujemy coś w tym guście zrobić. Tylko chodzi o to, żeby te czarioty całe, te rydwany właśnie dojechały do balist. Jedna została dupnięta, już przynajmniej nie będzie strzelać się jakoś celnie w naszych tutaj. Barbarzyńcy się rozeszli, ale w sumie spełnili swoją misję. Teraz byle nasze balisty zadziałały. Kurczę, gorzej, bo jeszcze ich dwie balisty normalnie sobie tutaj stoją. Jeżeli zostaną balisty na balisty, to prawdopodobnie żadne w siebie nie trafią, bo nie dojadą do siebie nawet. Także tutaj musimy liczyć na to, że no, że ich balisty wysadzą. O, dobra, został jeden. Ich balista wysadzi za chwilę jeszcze tych Spearmenów, myślę, tych włóczników. Albo nie. Okej, okay, no i po naszych balistach. I znowu jeden włócznik, kurde. Jakiś jeden zagubiony włócznik, który sobie przejdzie. W sumie nie wiem, co by zrobić. Widzieliście, tutaj pognał ten wóz, ten rydwan, pognał, ale dwa rydwany może na takiej zasadzie. Tutaj będzie balista. Tutaj walniemy katapultę, może to katapulta musi coś zrobić. No i teraz tak, tutaj będzie rydwan i rydwan. No i kogo mogę wypuścić, bo ci właśnie Spearmeni głupi tutaj dochodzą. Ustawię po dwóch tutaj, może jeden sobie zacznie stąd, jeden stąd. Niech będzie jeszcze jakiś wieśniaków trochę, tutaj to musimy tak, musimy rozstawić ich po prostu szeroko, żeby oni sobie gdzieś byli i się za szybko nie zgrupowali. Dobra, oni będą tutaj działać jak takie wabiki na balisty, miejmy nadzieję. Dobra, Rydwan czy dojedzie? No nie dojechał, no i szkoda troszeczkę. Okej, okay. Swordsmeni niestety też przechodzą zaraz obok siebie, także to jest lipa. No nie, no nie wiem. Katapulta w ogóle przyjechała sobie za blisko. Balisty walą z daleka, ale katapulta przyjechała. Katapulta powinna mieć przecież, kurde, większy zasięg. Tak myślałem, że będzie. Okej, okay. Jedyne co mi pozostaje, to zamontowanie jakiejś armatki w takim razie. Czyli katapultę zamienić armatą. Tylko że ja czuję, że no patrzcie, no bo w tym momencie właśnie zostały 3 na 2 balisty. No i żadna z balist do siebie nie dostrzeli nawet. Widzicie? No i co możemy zrobić? Możemy w tym momencie sobie oglądać, jak do siebie strzelają po prostu i żadna nie może trafić w swojego przeciwnika. No okej, nie, to nie ma sensu kompletnie. Chyba że spróbujemy właśnie z działkami. Znowu dwie balisty gdzieś tutaj na koniec. Chyba że balisty po prostu nasze damy troszeczkę szybciej. Ustawimy armatę, ustawimy oczywiście jeden chariot. No i dobra, i tutaj gdzieś footmenów. Tutaj troszeczkę tych wieśnioków. Niech sobie gdzieś tam chodzą. No i może jeszcze paru, trzech łuczników takich, jeden poucher i jeszcze jeden wieśniok. Gdzieś sobie niech idzie. No okej, okay, spróbujmy jakąś taką dziwną, chaotyczną zagrywką zdziałać cokolwiek. No fajnie, nic nie zrobili jednak. Okej, okay, tutaj się będą grupować od razu. W grupy będą strzelać. Jedna balista i naszej grupy nie ma całej, także to jest ten minus niestety. Armata, byle armata może dolecieć. Armatką jakby strzelił celnie, to by mógł te balisty zdjąć. Tylko tutaj jeszcze musimy walczyć z tym, żeby właśnie żaden... O, dobra, włócznik żaden już nie podejdzie. Jest! Jedna balista zniszczona. I to jest chyba najlepszy fit przeciwko baliście. Bo koleś w armacie też ma jeszcze większą odległość właśnie. On może strzelić, ta kula sobie doleci po prostu. Tylko że on się zbliża. O nie, to jest najgorsze co... Nie, panie w armacie, kolego w armacie, czemu podjeżdżałeś? No i widzicie, no i zostajemy 2 na 2, no i tyle w tym momencie. Widzieliście, było blisko tutaj, najbliżej dotąd doleciało, ale nie, no dalej nie doleci niestety. Okej, okay, musimy ustawić to inaczej. Zamontujemy jedną balistę. Drugą balistę. Oczywiście rydwan z przodu. Umieścimy tutaj dwa działa.
No i teraz wypuścimy po prostu jakiś tam, nie wiem, no tutaj kilku footmanów, powiedzmy, niech pójdzie. Tutaj kilku barbarzyńców. Albo wieśniaków po prostu, bo ich jest więcej, oni się grupują wtedy. Wieśniacy jakoś tutaj, proszę bardzo. Okej, okay, dobra, spróbujmy w ten sposób. Rydwan sobie wjeżdża na początku. Okej, okay, wjechał, przyblokował troszeczkę balistę, spoko. Byle działa tam nie pojechały, byle działa nie dostały. I będzie dobrze. Okej, okay. Teraz trzeba rozwalić, albo nasze działa muszą szybko rozwalić balisty. No i patrzcie, no i te działa podjeżdżają w tym momencie. No, trochę to mnie denerwuje. Dobra, jedna balista dostała. Działo też teoretycznie dostało. Ale działa jeszcze działają, okej. Okay. Jest dobrze, no. Tylko podjedź koleś i traf tym działkiem. No i dupa. No i znowu, no i ja nie wiem w tym momencie, no patrzcie. No zostają te dwa działa, gdyby oni nie podjeżdżali tak, widzieliście. To może byłoby fajniej, to może byłoby lepiej. No nie wiem, no kurde, ustawię więcej dział. Może to coś da, ustawimy 5 dział i samych wieśniaków. Kosynierzy atakują z działami. Kosynierzy przejęli działa i atakują. Wieśniacy całą grupą na swordsmenów schodzą. Okej, bo ich balisty będą walić w nich, także to jest o tyle dobra sprawa. Patrzcie, jedna balista poszła się walić. Te balisty jeszcze zaczną strzelać po swoich. Patrzcie, cztery działka w sumie robią robotę. Jednak trafiają coś. Nawet takie pojedyncze jednostki. No, tylko trafcie, proszę. No trafcie, okej, okay, świetnie. Jeszcze jeden. Was jest czterech, traficie. Dobrze, świetnie. Super idzie. Balisty są zniszczone nawet. Okej, okay, dziękuję bardzo. Czyli zamiast balist trzeba było po prostu od razu korzystać z armat. Rozumiem. Level 10. Wypuścimy oczywiście standard tutaj. Standard dwóch balist i powiedzmy jakiś tam barbarzyńców jeszcze tutaj. Tutaj wyślemy i tutaj jakiś takich wieśniaczków. Zobaczymy co tutaj jest. Ej, oni mają jakiegoś ziomka, mają chyba jakiegoś lorda, króla, który... Boss, który sra kurczakami. Co to za typiarz jest? No patrzcie na typiarza. Co to ma być? Co to on robi? On jest jakiś niezniszczalny? Te kurczaki to są wojownicy? Dobra, balisto, no proszę, walnij w tych swordsmenów, balisto, please. No i dup, prawie. Okej, okay, balisty nie dały rady, ale okej, okay, będziemy mogli myśleć. To są tak jakby zwykłe jednostki troszeczkę tutaj. Także będziemy musieli temu jakoś zaradzić. Może weźmiemy właśnie jedno działo takie, drugie działo tutaj. Wpuścimy tutaj to. I po prostu footmeni będą atakować. Spróbujemy w ten sposób jeszcze. Okej. Okay. Rydwan sobie wjechał, nikogo w sumie nie potrącił za bardzo. Znowu nikogo za bardzo nie potrącił. Potrącił teraz chyba naszego jakiegoś. Dobrze. Okej, okay, spróbujemy w ten sposób. A ich jest dużo. Ej, te kury, serio, te kury skaczą w naszych. Tak mi się wydaje. Nie, te działka to nie jest definitywnie na takie pojedyncze jednostki metoda. Dobra. No patrzcie, te kurczaki normalnie nas atakują. Aha, te kurczaki, którymi zra ten koleś, to jest chyba boss już, ludzie, nie? To jest boss. Co by na tego bossa zrobić? Wypuścić trzy rydwany na przykład i z tyłu jakaś tam balista jedna ze środka? Myślicie, coś takiego dałoby radę? Zobaczymy. Trzy rydwany. One sobie pojadą po prostu. One się w siebie zderzą ze sobą i dobra, okej. Okay, to po rydwanie chyba. Proszę bardzo. Rydwan oczywiście wjedzie jeszcze w naszych. A nie, dobra, dobrze zebrał ten jeden rydwan. Dobrze poleciał w tym momencie w tango. Okej, okay, wieśniacy, bijcie się. Troszeczkę zajmijcie tutaj tych przeciwników. O nie, no i te kury. Te kurczaki atakujące. To są awalkizy. No, no patrzcie na to po prostu. Ja pierdzielę, ten ziomek. Ten ziomek to jest jakiś boss kurczaków chyba.
W sumie nie wiem, co by na nich wypuścić, a może zrobimy normalną jakąś taką armię, co by na to? Wypuścimy tutaj 5. 5. Okej, spróbujemy może jakąś formacyjkę trzaśniemy. 5. 5. Okej. To tutaj jeszcze trzaśniemy 5. I tutaj jeszcze 5. No i powiedzmy kilku poucherów możemy wtedy zrobić jeszcze po bokach. Po 4 na przykład tutaj, 4 tutaj. I 3 tutaj, no i tam jakiś, nie wiem, 2 wieśniaków może sobie zaatakować, a może taką armię zrobimy, patrzcie. To jest dopiero armia, kurczę, 15 tarczowników, 10 spearmenów, 5... Okej, poucherzy strzelają naszym plecy, okej, dobra. To był głupi pomysł, z poucherami jednak. Którzy strzelają na naszym flerki, to mocno. Te kurczaczki, kurde, jakieś atakują nas. Dobrze, dobrze, pouchery teraz, poucherzy mogą zdjąć, łowcy mogą zdjąć ich. Okej, powinni, no halo, łowcy. Dobrze, łowcy. I teraz kurczaki zostały. Tylko te kurczaki zdejmą tych łowców. Patrzcie na to. Patrzcie, to, co te kurczaki robią. Ten koleś jest jakiś... One mu spod płaszcza wychodzą. Okej, spróbujemy inaczej jeszcze. Jak mamy dużo pieniążków, to zrobimy tak. Ustawimy tutaj łuczników, gdzieś tak najdalej, gdzie można. No i poucherów gdzieś tutaj z przodu oczywiście. Tak i tak, gdzieś powiedzmy... No dobra, spróbujemy w ten sposób. Samymi łucznikami będziemy walczyć. Skoro nie mają żadnych tarcz czy czegoś, możemy wykorzystać łuczników. Mamy dużo z długimi łukami łuczników. Może oni strzelą kawałek dalej, w końcu potrafiają. Troszeczkę wycięli w sumie, dobrze, dobra sprawa. Może zamiast tych poucherów piechotę zwykłą zrobimy, to będzie lepiej. No i te kurczaki już atakują. Patrzcie, ten koleś w ogóle idzie. Patrzcie na tego typiarza cały czas. Jemu tylko te kurczaki tutaj z tyłka wychodzą i tyle. Ja pierdzielę, powiem wam, że nie wiem w sumie jak się za to zabrać. Dobra. Ustawimy całą linię po prostu łuczników na samym tyle. Okej, dobra. Łucznicy do ataku. Łucznicy, atakujcie tutaj tych przeciwników naszych. Kurczakowego bossa po prostu. To jest ten chyba ziomek z KFC, tak? Ten główny boss tam w KFC. No nie no, oni są zacięcy. Ci łucznicy z długimi łukami przynajmniej. No chyba, że zamiast tych z długimi łukami ustawimy po prostu łuczników tych łowców całych. I oni nie dadzą sobie wtedy w kaszę dmuchać. Patrzcie, tutaj pyk, cały szwad. A my możemy tak zapełnić w sumie, to nie, to inaczej to troszeczkę zrobimy. Spróbujemy może ich w grupy tutaj powiązać jakieś. Zrobimy tak może, zrobimy tutaj trochę tak. I dopiero z tyłu będą iść jakieś inne jednostki jeszcze, czy coś takiego. Albo nie wiem, z tyłu jakaś jedna balista, nie, balisty nie możemy w tym momencie zrobić. Chyba, że zabierzemy tam dwóch jeszcze stąd, no i walniemy z tyłu balistę. Dobra, spróbujemy w ten sposób. Cała armia łowców i balista z tyłu, która będzie zawsze strzelać coś. Proszę bardzo, balista, niech już kogoś tu zniszczy, dziękuję bardzo. No dobra, balista strzeliła w naszych prościutko. Więc nie, balista odpada jednak. No patrzcie na kurczakowego bossa, on jest jakimś po prostu opem. On jest jakimś opem po prostu, no. On idzie i sra tylko tymi kurczakami. On nic kompletnie innego nie robi. No patrzcie jak nas zniszczy. Dobra, nie, ta balista była złym pomysłem, na pewno. Ale ustawienie, no też nie mogę dwóch fal ustawić tych łuczników, bo oni po prostu sobie zginą. Także dobra, to zrobimy to inaczej. Ustawimy po prostu całą linię łuczników, tą ostatnią. Aha, nie możemy nawet, bo już mamy max jednostek zużytych, okej, rozumiem. Czyli ustawimy tutaj 40. No i co my teraz możemy jeszcze zrobić? Musimy coś lepszego po prostu tutaj wystawić.
Mamy tak, 50 maksymalnie jednostek w końcu. Dobra, może ten Rydwan coś zrobi z przodu. No i tutaj może jakiś tarczowników, nie wiem, wystawimy jeszcze kilku. Okej, dobra, spróbujmy w ten sposób to zrobić. Okej, Rydwan sobie wjedzie i on się rozbije za chwilę. Te kurczaki go rozbiją pewnie. On troszeczkę też zbierze przeciwników od razu. Zgrupują się gdzieś z tyłu, także nie będą mogli od razu wyjść. Kurde, ten kurczakowy ziomek mnie denerwuje tutaj. Dobra, okej, okej. Idą tarczownicy, którzy dostaną zaraz od swoich flery. Na pewno. No dobra. No te kurczaki zasrane, one wbijają się po prostu pomiędzy tych łowców i ich niszczą. I ci łowcy nie mogą nic zrobić kompletnie. Nie wiem, dobra, nie mam pojęcia i chyba sobie na tym niestety dzisiaj zakończymy odcinek, że przegrałem z bossem. Czyli miejmy nadzieję, że ludzie, wy macie jakiś fajny pomysł, jak tutaj z bossem zawalczyć. Jeżeli coś takiego macie, to dajcie znać w komentarzach pod filmem. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, możecie zostawić właśnie łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem lub zarejestrować się z linku referencyjnego, który w opisie pod filmem się znajduje, tam gdzie link do rejestracji w alfie tej gry. W takim razie ja dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć!